Out, it's very hot. Dzień dobry, witaj się na kanale Bez Spiny. To jest Marikar. O, idzie nasz bad boy. To jest Antek. And to jest mój mąż Masiusiu. Masiusiu i Masiusiu. Tak. Siema. Dzisiaj... What is dziś? No, Anton, you show Anton, tata. Wait, because... Okay. Co dzisiaj, Kiwaka, opowiadaj. Dzisiaj is going to house tour of our friend. Tak, że dzisiaj pokazujemy wam nowy dom... Pokazuje, what? Pokazujemy nowy dom Dereka. Yep. Bo właśnie się przeprowadzili, nie wiem, z 2 tygodnie temu, może... No, może trochę dłużej, no nieważne. Także... Z tego miejsca, you które pokazywaliśmy wam wcześniej. You go to Ate, no i tu płacą mniej niż wcześniej płacili, bo tylko 22 tysiące peso za wynajem. A mają, jak widzicie, jak zaraz zobaczycie, jeszcze lepsze warunki. So we will do this quick, Dwaga. Tell me the story, babe. Less talking, alright? Tell me the story. So this is the carport. You can park here whatever you like. You can park your wife, your husband, your children. It's like big. So we're going to the house. Okay. So Marikar mówi, że tutaj jest miejsce do parkowania. Widzicie, takie zadaszone. Tu mają miejscówkę na poranną kawę. Anton, don't do no like jest that. Duże, nie? Dwa samochody tutaj spokojnie wejdą. No, oni akurat mają jeden samochód i skuter. Także wszystko się mieści. A tutaj jest takie mango rośnie przed domem i możemy wejść do domu. Tak. I got. O, tu jest jeszcze dodatkowy stoliczek. If you have like. No, kawę. Yeah, coffee time. You can sit there. And let's get into the house. Chodzimy. Chodź do domu. Chodź do domu. You see, to jest kuchnia. Kuchnia i taki ale salon. Ale dużo. Duża. Duża kuchnia. Duża kuchnia, duża. Duża kuchnia. Słuchajcie, no jak widać, dom jest nowy, także wszystko jest czyste, ładne. Umeblowany, w pełni umeblowany w cenie. Widzicie, duży stół. Everything here is... Duży stół, duża kuchnia. Fully furnished furniture. Wbudowana płyta, to się Marikar bardzo podoba. Dużo it's... szafek też zwróciła na to uwagę. What do you like it here, babe? This one. I already say it. What else? Everything this. It's very big, yeah? So this is good because it's really spacious, yeah? It's very big, I can cut magic here. Tak, mówi, że mnie może tu pociąć, nie? Że się zmieszczę cały. So it's fully furnished, guys, as you can see. It's a lot of cabinets, drawer, you can put everything there, you know. Put yourself. Wszystko się zmieści, fajna, duża kuchnia. Tak. Ładnie w miarę wykończone. Jedziemy. Jedziemy do gdzie? Do biura? Do biura. Nie, to jest pokój telewizyjny. Telewizyjnie, to jest recliner. I will show you. Pokaż, Baga, jak to działa. To jest... Recliner, czyli taki fotel do oglądania telewizji po amerykańsku, więc musi się rozkładać, nie? No i to sobie już Derek kupił dla siebie. They bought this, guys. To sobie kupił, bo ono musiał taki mieć. Kupił sobie większy telewizor. Wiecie, szafeczkę, tu ma biurko, komputer. He bought these things, I think. Everything here inside, yeah, yeah, he in bought. This room. And you can show our body. Klimę tutaj ma, taką window. No, tu mają jakieś zdjęcia swoje. Our... No, to widać z Boholu. Ta. Chocolate Hills. A to jest... Buddy. Buddy, nasz gentleman. Zaraz z nim będziemy rozmawiać. Ale najlepsze zdjęcie to jest to. Popatrzcie. Mr. Sławy. Popatrzcie, jak pan wyglądał wcześniej i jaki motor miał. I on Quiet. Ten motor sam zbudował. Także taka La. Ciekawostka właśnie, żeby chciał porozmawiać na ten temat. Mask, it's in the bag, it's in the bag. Take it in the bag and you give to Ate, co ha? Co się dzieje? You're looking for the mask. Kurwa, mask. It's here, oh. Mo Ate, can you help me? Przepraszamy za problemy techniczne.
Wait, jedziemy na kwarto. Jedziemy na warsztat. All one time, guys, we will do this language vlog about the language. Jedziemy na warsztat, czyli kurwa, do sypialni. Babe, pająki! O nie, tak, jest pająk. No, jesteśmy na Filipinach. This is the bedroom. Oh, look at the mattress, it's very good. No, taki materac to by nam się przydał, nie? My mamy taki najtańszy, gąbkowy. Too big cabin. How you call this? Szafa. Szafa. Dwie duże szafy. Szafa. Dwie yeah. duże szafy. Dwie. Każdy ma swoją. Tu mają jeszcze, widzicie, wiatraczek. Oh, and you know, guys, I think it's broken. Is it broken or what? The mosquito. Ah, okay, so it's with slack. I said, because I want to say that this is good, there is like a grills. This is like a grills for the... For the thief. Thieves. If yeah. you are thief, you cannot get it. Czyli kraty przed złodziejami. To jest wujek. Tu jest w ogóle chłopak, jak był młody. The young one. W wojsku. Popatrzcie. Był w marynarce. Wujek. Odsłużył Derek. Swoje u wujka Sama. Kasama. What is Kasama? Uncle Sam. So jedziemy na... Jedziemy do łazienki. Kobieta. Kobieta? Kobieta, yeah. Kobieta. Kobieta to jest... Kobieta is this toilet bowl, nie? Kobieta, yeah, is a toilet. Toilet like this. Mm-hmm. I mean, where you kupa. Ah, like the whole... But if like it's... a room, yeah? Yeah, but... Not like just the bowl. But when you say banyo, more likely, you know... Łazienka. Banyo is łazienka, yeah? What is łazienka? Łazienka, like a bathroom. Bathroom, yeah. Banyo. So, kubeta. But, you know, in the Filipino, we more likely say banyo than kubeta because I think kubeta is like more likely slang word, you know? Oh, okay. You go tao in the kubeta. So, no. Yeah, here is the łazienka, toilet and the shower. It's good, like, duży, they're duży separate. Prysznic, przestrzenna, widzicie, ciepła woda. Nice curtains. How you like the curtains, Jubaka? Wszystko jest, ręczniczki. O, drzwi z tym. Z takim grillem, żeby zawsze wentylacja była drewniane, nie? Wszystkie drzwi z mahoniu są. Tak, to you should have also like this in our door, you know, like this stopper, so it will not hit the wall. Mm. Tell that to owner of our house. So, you know, you can see this place is very nice, worth the price, like how much? 22 tysiące peso płacą za miesiąc. 22 tysiące peso. Plus on mówi, że no 2 tysiące za prąd zapłacił, bo... Wiecie, on nie używa klimatyzacji. Także 2 tysiące bez klimy. Rise is life. I pewnie z 1000 peso za internet. Woda jest za darmo, śmieci wywożą za darmo. I have juice. It's yours? Dawaj. To jest banana pan, banana cake. Tata też. Tak, o. Ciasto bananowe. Bananowe. Ah, freshly cooked, it's still hot. Dobry. Smacznego. Dziękuję. No i popatrzcie, jakie ładne bukiety kwiatów. I właśnie się Ging pytałem. Za dwa bukiety płaci 300 peso, to jest 21 zł. Za oba, łącznie. Jedziemy dalej, matka, chodź. I need to, jemy. Ah, the pool, yeah. Widzicie, jak się Marikar zawiesiła, bo zjadła trochę, już chciała jeść dalej. Nie ma jedzenia, najpierw robota. All right. Praca. This is the neighbor. Tu jest dom sąsiadów, tylko ich tutaj też właśnie nie ma. Broken Pajero. Tak, furę sobie malują. Tutaj w ogóle są trzy domy na jednej posesji. What? Ah, no, babe, this is actually, guys, this is 30k. This house, 30? 30k, I think this is, they have, I think, three bedrooms inside. A, okay, to jest... So this is the most expensive one. And Dobra. The other one, the rest is like same price. To ten dom jest za 30 tysięcy, bo ma trzy sypialnie. A te dwa mniejsze są po 22 tysiące, czyli big. I ten drugi. I w tym momencie mieszkają tu tak naprawdę cztery osoby, bo mieszka Derek z Ging i mieszka też taki gość z Anglii.
ze swoją dziewczyną w tym domku. W tym domku. Domku tutaj, nie? Gdzieś pojechali, bo samochodu nie ma. Ale mają też samochód swój. No. A my idziemy na basen, tak? Yes. A to jest no 30K. Ba, kasi tatlo kwarta, ganun. Popatrzcie. Basen. Basen wygląda tak. Antek oczywiście siedzi w basenie. 15 milionów. Guys, it's for sale. This is for sale, she said. How much? 15? 15 milionów. So, everything? Yes, everything. Is it? 15 milionów peso, jakby ktoś chciał kupić, to może sobie to kupić. Wait. Oh. 15 million hey. $200,000 You know, you can always negotiate. Eh? Or you can just wait and let it come down to 10. Negotiate and wait. You see me, ate. Poczekaj, już się dokończymy. Dobra, lecimy dalej. Kobieta. No, tutaj jest ten prysznic. Dla tych, co się basenują. Tutaj jest toaleta basenowa. Antek, uważaj. Idź tam na schody. He's making drama. Always drama like father. Tu jest pompa. Tutaj mają takie miejsce na grillka. To jest for dziadek. Dziadek? Dziadek cannot move. No niestety. Antek po prostu tak się darże, Marikar musi iść do basenu. Nie możemy tego skończyć normalnie, ale w zasadzie już skończyliśmy. Także jak widzicie, basen jest całkiem spory. Tutaj jest tak, no ponad metr w tej części. A tutaj jest już, no tu jest 2 metry w tej drugiej części, bo tutaj pływałem i kryje mnie tutaj, także... Ponad 2 metry. Widzicie, ładna zieleń. Pokażę wam jeszcze tu z drugiej strony. Cała posesja jest ogrodzona. Zamykana. O, super, co? Tutaj jest taka duża brama wjazdowa. Także wiecie, no w cenie wynajmu polskiej kawalerki możecie mieć tutaj takie warunki. A nawet może taniej. Niż w Polsce. I am sleeping like that. A tree hole. Many ants, Antonio. How many ants? Ants is over the... Eh, no, Antono. In the water. Brookie. Brookie, I'm not afraid.